Witam Was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku naszej serii Zagrajmy w Sherlock Holmes Crimes and Punishments i dzisiaj zakończymy sobie szóstą sprawę w grze. Musimy aktualnie przedostać się do cyrku, a żeby to zrobić, to musimy się przebrać. Potrzebny jest odpowiedni zarost, strój i kapelusz, więc udajmy się w takim razie tutaj, gdzie jest właśnie możliwość przebrania się i zobaczmy, jaki strój będzie pasować. Brązowy, nie, tutaj są same garnitury, więc na pewno nie to. Strój bandyty. Strój rolnika zablokowany, tutaj też zablokowane. Zwykły. No to jedynie ten strój bandyty, bo nic innego nie pasuje. Albo jest zablokowane. Dobra, weźmy to w takim razie. Teraz jeszcze do toaletki. No i tutaj spróbujmy sobie ustawić jakiś kapelusz właśnie. Pamiętam, że był taki cylinder, który by idealnie pasował właśnie do cyrku. O właśnie. Myślę, że to będzie jak najbardziej odpowiednie. Chociaż poszukajmy jeszcze kolejnych. Nie, myślę, że w takim razie weźmiemy ten cylinder. I mam nadzieję, że to będzie ok. Okulary chyba nie są potrzebne raczej. Ale zarost właśnie jak najbardziej się przyda. Nie wiem, co tutaj byśmy sobie wybrali. O, tutaj mi trochę... Powiem wam, że teraz mi Sherlock przypomina House'a. Znaczy właściwie, jeśli używać prawdziwych nazwisk, to chodzi mi oczywiście o Hugh Larego, ale większość z was może właśnie go kojarzyć przede wszystkim za sprawą serialowej postaci doktora House'a. I na tyle mi się to podoba, że ustawię sobie ten zarost. Nie wiem, czy wy macie podobne skojarzenie. O ile ten serial oglądaliście. Mówię tutaj o House'ie. No i co? Wygląda na cyrkowca? Chyba tak. Myślę, że możemy już się w takim razie przenieść do cyrku. I'd better wear a shabby hat. A jednak, czyli zniszczony jakiś kapelusz. Sprawdźmy. Ja widziałem tam coś takiego. Zobaczmy. Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me. Thank God, Holmes. I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. Dobra, czyli w takim razie wyruszajmy do cyrku. Who are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've got it. Dobra, czyli udało się wejść. No i w tym momencie przejdźmy tutaj, jak rozumiem. Wchodzimy. Everything is here, just as you asked. And what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight then. No proszę, cóż to za ciekawa rozmowa. Trzeba będzie to zapamiętać. No i rozejrzyjmy się w takim razie. Mamy tutaj te beczki, więc trzeba by je sprawdzić, o co chodzi. Zbadaj. There is a spot on this barrel that was intentionally painted out. This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. Proszę, przedmiot zainteresowania. O! Herb. The crest of the Honorable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. Uderz. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, gunpowder. Czyli wszystko się zgadza. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry.
Okej, rozejrzyjmy się jeszcze. Prasa drukarska. Plakat. From lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. There are enough posters to paste across half of London's walls. Jeszcze coś tutaj znajdziemy, chyba tak. Bo inaczej bym nie miał tutaj. O! This printing press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. All of this was stolen by the Merry Men quite recently. And these poster samples. I am quite sure it is not a coincidence. The Merry Men are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see that lock near the chains on the table over there. Open that. Taki cwaniaczek, co? Przyjrzyjmy się mu, bo jego nazwisko już się wcześniej pojawiło w poprzednim odcinku. Co my tu mamy? Na razie nic ciekawego. Ale już tutaj. Zabezpieczony safe. A, skomplikowany klucz. No proszę, przydałoby się zdobyć ten klucz w takim razie. Zakrwawione bandaże, jest zraniony. No nie mówcie mi, że to on będzie. Uzbrojony, rewolwer Webley, morderca. Dobra, szukamy dalej. Pierścień z baraniem łbem, skradzione antyki. Jasny gwint, to może być on. Jesteśmy blisko. Oklejone palce, zręczność, akrobata. No wszystko się zgadza, naprawdę. Możemy pogadać? Nie za bardzo, ale mamy za to portret. Charles Foley jest członkiem i przywódcą cyrku braci Divalów. To uzdolniony akrobata, który często trenuje. Charles Foley jest przesądny, uzbrojony i niebezpieczny. Lubi nosić biżuterię. I to oznacza, że mam wszystkie portrety już postaci odblokowane. No dobra, tutaj ten plakat. I zadanie. Otwórz zamek na stole w namiocie cyrkowym. Zapoznaj się z Charlesem Foleyem. Zobaczmy w ogóle jeszcze dedukcję, bo coś się nowego pojawiło. Czyli tutaj, rewolwer Foleya i stary pierścień. Sprawdźmy. Mężczyzna w marynarce, Charles Foley ma na palcu stary pierścień. Ostatni element kolekcji 5 baranów z Mityleny. Ma też rewolwer wetknięty za pasek od spodni. To dowodzi, że Charles Foley jest naszym tajemniczym mężczyzną w marynarce, który uciekł z miejsca zbrodni na Half Moon Street. No właśnie, jesteśmy tak blisko, żeby go tutaj oskarżyć. Chyba, że to tylko jakaś podpucha, ale szczerze mówiąc, jakoś tutaj wątpię. Are you still temporary with that lock? Aha, czyli teraz mamy ten zamek otworzyć, jak rozumiem. Dobra, czyli jednym słowem przed nami kolejna minigierka. Ja uznałem, że zamiast robić cięcie, bo zawsze jednak schodzi trochę czasu przy otwieraniu tego, a żeby was nie zanudzać, to robiłem ostatnio cięcia. I tak uznałem, że zamiast to zrobić, to może po prostu przyspieszę teraz czas trwania filmu, znaczy przyspieszę tempo filmu. O właśnie, tego słowa szukałem i dzięki temu zobaczycie mniej więcej, jak to otwieram, a nie zajmie to wam aż tak dużo czasu.
Dobra, udało się. No i co? Otworzyliśmy zamek i teraz możemy pogadać, jak rozumiem. Oh. Well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me? Skąd to tobie wiem? Złodziej w więzieniu, to wybierzmy. It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal, and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day, and pay me some money for my craft. Well, he died. 7 days ago, in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know about. Right. Wait for us at the abandoned manor house on the corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. No i dobra, czyli w takim razie przeniesiemy się tam i nasz Foley sam się w tym momencie wkopie. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. No to wejdźmy w takim razie. This lock is quite old. It shouldn't be much of a challenge. Okej, znowu muszę zrobić to samo. No to po raz kolejny. W takim razie jeszcze raz przyspieszę tempo tego filmu. Dobra, dało radę. I need to find where the safe is hidden and lockpick it. Szukamy w takim razie sejfu. Obejrzyjmy wszystkie pomieszczenia. Regał na książki. This cupboard is an absolute mess. Co się jeszcze tutaj znajdę? Several books have fallen from the shelves. It seems as though this cupboard can be moved. I'll give it a try. Czyżby tutaj był safe ukryty? Oczywiście. So, that's the lock I must open tonight. Let me see. Dobra, czyli znowu czeka mnie kolejna minigierka. Parę minut zawsze mi to zajmuje. Zobaczmy, jak będzie teraz. Okej, udało się kolejne otworzyć. What a surprise! Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove a decent fit. I suppose they hired me to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Let us check the thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Ustaw pułapki. No to nieźle, Sherlock. Widzę, że zamierzasz ostro się w to zaangażować.
No i dobra, to w takim razie rozejrzyjmy się. This door is a perfect means of escape in an emergency. I co w związku z tym? Mamy tutaj wyobraźnię. No dobra, na razie chyba mogę to spokojnie zostawić. Idziemy dalej. A solid rope. Przedmiot zainteresowania. This should be useful. Czyli rozumiem, że zablokujemy przejście. This door is a perfect means of escape in an emergency. Że zablokujemy gdzieś przejście, solidne drewniane krzesło, ale najwyraźniej nie tutaj. Dobra, szukamy w takim razie dalej, póki co. Jeszcze to, sprawdźmy. Zablokuj krzesłem, no właśnie. The door is now blocked. Pięknie. Jedna pułapka zastawiona. Teraz mamy tutaj wyobraźnię. I zobaczymy, że nikt się nie może przedostać. Pięknie. Idziemy do kolejnego pomieszczenia. Bo to jeszcze nie wszystko. Na pewno są jeszcze jakieś inne drogi ucieczki. Na przykład tutaj. The thieves won't attempt to escape through the front door if the police are right behind it. A no tak, to się dobrze składa, czyli szukamy innych dróg. Może gdzieś tu na górze, okno. Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Dlatego też trzeba coś tutaj wykombinować. Mamy stół. This should be useful. Czyżbym miał to rozsypać ewentualnie? Zwykłe drewniane korale. Zbadaj. O właśnie, górny schodek. I tak jak myślałem, upuść korale. One step on these beads and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Czyli tutaj raczej nie będziemy biegać, jak rozumiem. Zobaczmy na to. Dokładnie. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. No ale rozumiem, że to jeszcze nie wszystko, że jeszcze coś tutaj można sprawdzić i zniweczyć ich plany ucieczki. Chociaż na razie. Czekajcie, zejdziemy jeszcze raz tutaj. The thieves. To już sprawdzałem. A, po tej stronie jeszcze. The ground floor window is a perfect way to escape the police. Dobra, to w takim razie jak my tutaj przeszkodzimy ewentualnie? Być może teraz ta lina. This should be useful. Dobra. Teraz podejdźmy tutaj. Mamy jeszcze kredens, przesuńmy. This works very well. No one will escape through this window now. I co dalej? Co z tą liną, kurde? Musiałbym zrobić. Jeszcze raz może tutaj na schody? Nie no, chyba raczej nie. Zbadaj. Rozejrzyjmy się raz jeszcze, bo najwyraźniej coś musiałem tutaj przeoczyć. A tutaj te okna? Nie, to jest zabarykadowane. Więc tędy nie można się przedostać. Save zbadaj. Tu jeszcze kolejne... A, dywan. Zobaczmy. Oh, that's a lovely old carpet. Przedmiot zainteresowania. Żyrandol. No i mamy linę. I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. I co dalej? Naciągnij linę. Pięknie. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable hammer, but they were unsuccessful. Now, if anyone takes the hammer,
The rope will uncoil and make the chandelier fall. To ciekawe. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door, the chandelier will knock him down. Oj, Sherlock, naprawdę nie przestaniesz mnie zadziwiać. Co jeszcze, co jeszcze? Tutaj ten dywan na pewno jest do czegoś jeszcze potrzebny. Pytanie tylko do czego konkretnie. Tutaj jeszcze ktoś. Zobaczmy to. This door is a perfect means of escape in an emergency. A, jest klapa. No to wszystko jasne. Otworzymy ją i położymy tutaj dywan. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. No, pytanie tylko, jak jest tam bardzo wysoko, bo jak to dalej pójdzie, to ktoś może tutaj w końcu zginąć. Ale nie będziemy żałować. Bierzemy w takim razie dywan. This should be useful. No i wiadomo już, co z nim zrobimy. Udajemy się po prostu w tamtą stronę. I tenże dywan położymy tutaj. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Okej, to faktycznie tutaj uważajmy na to. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Police! Police! Piękne po prostu. Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? You sounded just like a real Bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How do you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our Queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men. No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than a coppers! No i w tym momencie pozostaje nam otworzyć safe, używając klucza. Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. No i proszę, w tym momencie jeszcze jedna dedukcja, cenny safe i zaginiona kolekcja. Ukryta sztuka. Antyki znalezione w ukrytym sejfie opuszczonej posiadłości w Notting Hill są częścią kolekcji hellenistycznych skarbów, którą skradziono w 1885 roku. I to prowadzi do zemsty Foleya, czyli to, do czego już tak naprawdę, a właściwie czego domyślaliśmy się już wcześniej. Charles Foley zorganizował kradzież hellenistycznych skarbów, która miała związek z podwójnym zabójstwem na Half Moon Street. Leighton Chapman był świadkiem przestępstwa.
No i teraz, albo daruj winę Foleyowi, Charles Foley trafi do więzienia za zorganizowanie kradzieży, ponieważ nie był bezpośrednio zamieszany w morderstwo, jego wyrok zostanie skrócony, lub też skaż Foleya, Charles Foley opracował i wprowadził w życie szalony plan zemsty, do którego dodał kradzież cennych, starożytnych skarbów, zasługuje na powieszenie. No myślę, że tutaj absolutnie chyba większość z was będzie zgodna, że takiej osobie jak Foley nie należy tutaj darować winy, że trzeba go skazać, ponieważ tak jak tutaj jest napisane, uczynił tutaj to z premedytacją i po prostu opracował cały plan zemsty, tak więc wybieramy właśnie skazanie, no i oglądajmy zakończenie tej sprawy i przy okazji całej gry. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful, you Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. I'm sure the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful. You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. The laws that were set out by our government. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. We are not only from the British Empire. Some of us are from the New Lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted it so easily. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians, they own our lives, our work, our bread, and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us instead. The time has come for our group to stand tall. Our great and many, merry men. We are going to blow up the London Stock Exchange. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. That is a radical step to take. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free, and that they don't belong to anyone. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, sending them to their deaths in mines, or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the Merry Men. Will you let us do our duty? O kurczę. Czyli w tym momencie musimy wybrać, czy rzucić papieros tutaj na ślad po prochu, lub też do wiadra z wodą. Kurde. A dobra. When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. I shall stop your actions.
but not you. Run. Now! So, you're interested in Russian literature now? Quite, lately. It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos. People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there can be no civilization. But we serve the truth, not justice. Your truth, Doctor, that may prove immoral. Allowing people to terrorize London, destabilizing the whole Empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the Merry Men are to be stopped. Not by me. You created the Merry Men. Stop them yourself. Only make sure that you don't create 10 more Merry Men by arresting the one. Good night, Dr. Watson. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbor. She urges you to remove your... Oh, I don't care about that. Holmes, the lady who will be moving in shortly has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? Spacer po Half Moon Street. Charles Foley zaplanował i wprowadził w życie plan pomszczenia starszego brata. Zginęły dwie osoby, a niewinny mężczyzna o mały włos nie został skazany na dożywocie. Jego najemnicy zostali zatrudnieni przez wesołą kompanię, która planowała rewolucję w Londynie. W dodatku zaplanował kradzież cennych skarbów, które są prawowitą własnością Muzeum Brytyjskiego. Zasługuje na powieszenie. No i proszę, czyli wszystkie sprawy udało mi się rozwiązać z odpowiednią odpowiednią konkluzją i ze wszystkimi znalezionymi wskazówkami. I zdecydowałem się też skazać Foleya. No i sami tam widzieliście, że wrzuciłem ten papieros w stronę prochu. Miałem wątpliwości, tutaj nie ukrywam, że też te kwestie, które poruszyli tamci ludzie z wesołej kompanii, były dla mnie w pewnym sensie też zrozumiałe. Ale z drugiej strony to co Sherlock powiedział, też ma swoje racje. I tak naprawdę byłem podzielony pół na pół, a to, że wybrałem akurat taką opcję, to już inna sprawa. W każdym razie akceptujemy decyzję i mamy statystyki, ranking osobowy godziwy i jak widzicie aż 96% osób tak samo rozwiązało sprawę, a ten sam wybór moralny też podjęła większość graczy, czyli 82%. Zobaczmy, czy jeszcze coś będzie, czy tylko napisy końcowe. Napisy końcowe najwyraźniej. Tak jest, tak więc cóż, można już powoli podsumowywać to, co mieliśmy tutaj w tej grze. Powiem wam, że naprawdę bardzo mi się podobała. Zresztą zaznaczałem to
niejednokrotnie. Dostarczyła też naprawdę całkiem sporo rozrywki, no bo jakby nie patrzeć, było to 20 odcinków, 20 z reguły długich odcinków, przynajmniej 40-minutowych najczęściej. Tak więc możecie sobie policzyć, ile to czasu nam zajęło. Jakoś pewnie 11, 12, góra 13 godzin. Tak więc myślę, że jak na przygodówkę jest to bardzo dobry czas i jeśli rozpatrywać grę pod tym względem, to myślę, że jest jak najbardziej warta swojej ceny. Poza tym sama rozgrywka mi się bardzo podobała i te zmiany, jakie zostały wprowadzone, czyli patenty właśnie z tymi wyborami moralnymi na koniec śledztwa, z tym, że mogliśmy oskarżyć niewłaściwą osobę. Mi udało się w każdym śledztwie dobrze poprowadzić sprawy i oskarżyć właściwe osoby, z czego się bardzo cieszę. Można mieć pewne zastrzeżenia, że gra troszkę prowadzi momentami za rączkę i często są nam pewne rozwiązania wręcz podsuwane. No ale trzeba pamiętać o tym, że twórcy po prostu chcieli, aby gra była w miarę przystępna dla wszystkich graczy i nie chcieli tutaj, żeby gra też była zbyt trudna. Gra, która bardzo mi się podobała. Być może brakowało mi ewentualnie, żeby kolejne sprawy ostatecznie jakoś się ze sobą połączyły, żeby to była część jakiejś wielkiej fabuły. Wprawdzie na koniec mieliśmy ten wątek wesołej kompanii, ale w pewnym sensie brakowało mi tutaj czegoś, co by zespajało jakąś tą historię, żeby po prostu nie odczuwało się tego tak, że mamy do czynienia z 6 różnymi odrębnymi sprawami, a tutaj trochę tak było. No ale jakby nie patrzeć, po prostu taka jest konwencja tej gry, więc należy tutaj to jak najbardziej zaakceptować. Ja ze swojej strony osobom, które tego typu produkcje lubią, grę polecam, naprawdę, bo tak jak mówię, można się oczepiać pewnych rzeczy, ale jeśli właśnie nie ma się tutaj wymagań w kwestii tego, że będzie ona jakoś bardzo trudna, bardzo wymagająca, no to można naprawdę się fajnie pobawić. Oczywiście jest ona liniowa, to jest też na pewno pewna wada, ale za to ten fakt z tym, że można każdą osobę podejrzaną oskarżyć, sprawia, że ta liniowość troszkę jest zacierana. Inna sprawa, że właśnie same wydarzenia, jakie tutaj mają miejsce, to jednak właśnie dzieją się liniowo. No ale też trudno, żeby oczekiwać, aby każda gra miała właśnie jakąś nieliniowość w sobie. Ja tak jak mówię, jestem jak najbardziej zadowolony, gra mi się jeszcze bardziej podobała niż poprzednia część, chociaż nie ukrywam, że w poprzednią to grałem bardzo mało, więc też ciężko mi tutaj się jakoś ostatecznie do poprzedniczki ustosunkować, ale tak jak mówię, no nie żałuję, że tą grę wam nagrałem, bo myślę, że dobrze się bawiliśmy i cieszyłem się zawsze, jeśli wy również włączaliście się do dyskusji w komentarzach, żeby po prostu ocenić te wydarzenia, ale to nie wszystko. Chyba. Chyba, że to tylko i wyłącznie taka animacja, bo patrzcie, mamy możliwość otwarcia akt sprawy lub też wyjścia. Crimes and Punishments, Baker Street. Jeszcze możemy zobaczyć kronikę. No i tutaj mamy plakat Wesołej Kompanii w roli pamiątki. Obrazoburczy plakat Wesołej Kompanii. Czyli tak właściwie jeszcze mogliśmy po prostu to sprawdzić. Tyle, podejrzewam. Tutaj kolejne sprawy podsumowane. Okej, to myślę, że w takim razie nie ma tutaj właściwie czego szukać. Klikamy wyjdź. Aha, i tutaj po prostu przechodzimy do menu głównego. No to nic, ja już w takim razie wam dziękuję za oglądanie tej serii. Cieszę się, że wam się podobała. Możecie oczywiście to wyrazić jeszcze za pomocą kciuka w górze. No i też podzielcie się swoimi przemyśleniami tradycyjnie w komentarzach. Zawsze chętnie je poczytam. I do usłyszenia w kolejnych seriach na moim kanale, także w tych, które obecnie trwają. Niewątpliwie jeszcze jest wiele tytułów, które są na moim oku, więc które mam na oku, właściwie tak powinienem powiedzieć, więc na pewno na kanale pod względem nowych serii Zagrajmy w jeszcze sporo się będzie działo. Do usłyszenia.